Bardzo gorąco i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. No dzisiaj film taki, jaki na kanale jest bardzo rzadko, czyli buble. Nienawidzę takich filmów nagrywać, uwierzcie mi, serio. Aczkolwiek mam w swoim portfolio buble, które chcę tutaj zrecenzować, zaopiniować, dlaczego mi się nie sprawdziły, dlaczego to, tamto i owam to. Na wstępie również zaznaczam, że jest to tylko i wyłącznie opinia moja i mojej skóry. Więc jeżeli te produkty Wam się sprawdzają i one Wam odpowiadają, to jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Aczkolwiek mi one nie przepasowały. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Także bubli będzie 2, 4, 6. 6 bubli kosmetycznych, po prostu kosmetyki, które mi się nie sprawdzają. Totalnie mi się nie sprawdzają i po prostu muszę je tutaj zrecenzować. Także rozpocznę temat od w sumie najgorszego produktu, tak to można nazwać, najgorszy produkt. Jest to Yumi. Produkt wygląda tak. I jest to papajowa mgiełka kojąca do twarzy. Ja naprawdę zastanawiam się, na jakiej podstawie tutaj firma napisała, że jest ona mgiełką kojącą. Po tej mgiełce byłem, bardzo rzadko mi się to zdarza. Boże kochany, to mi się zdarza za kilka lat, że coś może mnie ewentualnie podrażni. Po tej mgiełce byłem niesamowicie czerwony jak rak. Niesamowicie. Nie tylko ja. Artur, moja mama, też jak była u nas w gościach, psiknąłem ją tą mgiełką, mówię, sprawdź mamo, czy ona będzie dla ciebie dobra, bo jeżeli będzie dla ciebie dobra, to ci ją oddam. Moja mama też czerwona. Przyszła koleżanka, mówi do mnie, ale masz fajną mgiełkę, ja sobie utrwalę makijaż. Ja do niej mówię, nie rób tego, bo będziesz czerwona. I psiknęła też się nią na makijaż i zaraz u mnie makijaż zmywała i po prostu wszystko ratowaliśmy. Bo w moment, w sekund 5 jej twarz normalnie zarobiła się purpurowa, wręcz taka maksymalnie czerwona. Skład jest ok, aczkolwiek no podrażnienie jest naprawdę niesamowite. I ja zastanawiałem się naprawdę wiele razy, dlaczego tak mogło tutaj się zadziać. Dalej nie znalazłem jakichkolwiek racjonalnych wniosków. Dlaczego? Po prostu niesamowicie podrażnia skórę. Skóra jest czerwona i nie tylko czerwona. Ona jest tak ściągnięta, tak przesuszona, tak wysuszona, że po prostu to się w głowie nie mieści. Dla mnie jest to produkt nieakceptowalny. No zobaczcie, no zużycie jest naprawdę śladowe, bo to tylko po jednym psiknięciu tak naprawdę dla każdego poszło. Ja mówię zdecydowane nie tym mgiełce. Pomimo dobrego składu, jeżeli się u kogoś z Was sprawdza, no to jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo ona ma wzorowy skład. Aczkolwiek, no działanie... Nie. Ten żółty, Sika plus niacynamid, długotrwale regenerujący krem do twarzy, nie. To nie jest długotrwale regenerujący krem do twarzy. To jest wodożel. To nie jest żaden krem. Patrzcie, ja otworzyłem, kochani, patrzcie. On sam wychodzi. Widzicie to? On sam wychodzi z opakowania. On sam wyłazi. To jest wodo, żel. Bardzo intensywny zapach, to trzeba przyznać. On się wchłania i on po sobie nie zostawia żadnego śladu. I teraz sprawa odnośnie tego produktu wygląda tak. Zanim rozpocząłem używać retinol jako serum przed kremem, super. Ale nie jako krem. Przesusza, jest za lekki, jest to woda. W momencie, kiedy zacząłem używać retinol, nie mogę tego produktu używać. Skóra robi się momentalnie również bardzo czerwona i pomimo tego, że ja mam tolerancję retinoidalną i ten produkt powinien być wybawieniem przy retinoidach, no niestety tym wybawieniem to on nie jest. W przypadku mojej skóry na retinoidach wywołuje on u mnie teraz niesamowite zaczerwienienie skóry. Po prostu to gaśnie dopiero w momencie, kiedy ja zmyję ten produkt z twarzy. Nie ma takiego czegoś, że to zaczerwienienie ustąpi samo po 2-3 minutach. Nawet raz próbowałem przytrzymać i do pół godziny i mówię, zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj się nic złego nie wydarzy. Nie.
Mam cały czas zaczerwienioną po tym produkcie skórę. Przy okresie nieretinoidalnym spoko, jako serum przed kremem właściwym, tłustym, ciężkim sprawdzał mi się. Przy retinolu totalnie nie. Totalnie nie. No i to nazewnictwo, długotrwale regenerujący krem do twarzy. No to nie jest krem, kochani, to jest woda. To jest woda, to nie jest krem do twarzy, to jest po prostu woda. Woda i jeszcze raz woda. To się wchłania bez śladu. To się wchłania i jabada. Tego nie ma na skórze, tego nie widać. W ogóle nie czuć. Jeżeli miałbym to zostawić solo na twarzy, masakra by była. To by była jedna wielka masakra. Po prostu byłbym tak ściągnięty i przesuszony, że to się w głowie nie mieści. I od razu, tak jak mówiłem, po nałożeniu teraz w trakcie kurecji retinoidalnej tego produktu robi się czerwony jak rak. Natychmiast, praktycznie natychmiast po nałożeniu robi się czerwony jak rak, także skóra moja na retinoidach zdecydowanie nie toleruje tego produktu. No i ten napis krem, no to nie jest krem, no nie jest krem. No i oczywiście no ta tuba. No poszła, więc no zdecydowanie jest to produkt, który już nie jest dla mnie zdatny do użytku, ponieważ dla mnie on już się nie nadaje do użytku. Także ja zdecydowanie tej tupy Sika przy retinolu, tutaj daję takie zatrzymanie, przy retinolu nie polecam. Przy kuracji retinoidalnej nigdy w życiu. Jeżeli macie skórę bardzo tłustą, łojotokową, możecie go sprawdzić. Sprawdzić się powinien. Aczkolwiek nie przy kuracji retinoidalnej. Robi kuku na buzi, także nie. Następny produkt, który sprawdzał mi się, powiedzmy, średnio, ale jednak sprawdzał mi się w lato, jak go zacząłem używać i nawet nagrywałem na ten temat film na kanał. Aczkolwiek teraz on totalnie mi się nie sprawdza. Robi plamy. Jest to Sobio Lumilis C. Jest to ten krem BB. Posłuchajcie, ja nie do końca go rozumiem. Nie do końca go rozumiem, bo w lato, gdzie były niesamowite upały i dobrze o tym wiemy, że były upały po prostu bezwzględne, bezlitosne, były masakryczne upały, których ja zresztą również no, nienawidzę, nie trawię, nie zdzierżę. On mi się sprawdzał, ale w takim poziomie średnim, czyli jego trwałość na twarzy nie była szczególnie długa, aczkolwiek wyglądał on naprawdę ładnie, pomimo tego, że ta trwałość nie była szczególnie długa. Teraz nie wiem, co tutaj się odwaliło, nie wiem, co tutaj się dzieje, ale on na mojej buzi nawet 5 minut nie wygląda teraz ładnie. Wiecie, co on robi w tym momencie? On robi taką zastygającą skorupę. Ja nie wiem, czy on, no nie jest możliwe, żeby on się przyterminował, bo on jest nowy i on ma tutaj datę i jest wszystko ok, wszystko w dacie. Ale w tym momencie on zastyga, co nigdy w lato nie miało miejsca, zastyga na skorupę i ta skorupa wręcz odpada z twarzy. Ta skorupa odpada. On odpada i normalnie robią się takie dziury kwadratowe. Na przykład na linii uśmiechu się uśmiechniecie, to się zrobi skorupa i on odpadnie. I on odpadnie i macie dziurę. Tutaj na przykład na zmarszczce się zbierze, odpadnie jak beton na twarzy. No po prostu ja nie wiem, co tutaj się w tym momencie odwaliło. Tego produktu nie wyrzucam. Ten produkt oddaję innej osobie do testowania, do sprawdzenia, do merytorycznej oceny. Bo ja już go oceniłem merytorycznie. W lato mi się, pomimo tego, że on nie był wybornie trwały, to w lato mi się, no powiedzmy, tak średnio sprawdził. I nie było żadnego ciastkowania się, żadnego odpadania, żadnego tynku na twarzy, nic. Teraz nie mam kompletnie zielonego pojęcia, co tutaj się zadziało. I podkreślam, że ja nie pudruję błyskawicznie i to się dzieje przed przypudrowaniem twarzy. To się autentycznie dzieje przed przypudrowaniem twarzy. On dosłownie zastyga i w każdych liniach po prostu on odpada. Po prostu odpada. Dla mnie Sobio Lumilis C już to jest krem na nie. Ja go oddam innej osobie, niech ona go sobie sprawdzi. No cena też nie była mała, no bo no stówka.
Aczkolwiek no z pozostałości z tej serii byłem bardzo zadowolony. Serum rozjaśniające, rozświetlające, krem na noc, krem na dzień. To były przecudowne, rewelacyjne produkty, które z przyjemnością zdękowałem, po prostu z przyjemnością zużyłem. To na początku mi się sprawdzało i tak odstawiłem go w kąt, bo mówię, on jest troszkę bogaty, więc zostawię go sobie właśnie na chłodniejsze dni. No nie, on mi się nie sprawdził. No nie, no co ja będę mówił, że on jest ideałem, jak nie jest ideałem. Także moja pełna opinia w lato nie była. Nie wyraziłem na jego temat w lato w pełnej opinii. Powiedziałem to, co teraz mówię i powiedziałem, że dam wam dalszą część znać po prostu, jak on się sprawdza. Teraz mi się on w ogóle nie sprawdza. No odpada z twarzy, po prostu nadwyżenie w świecie odpada z twarzy. Także nie, 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 nie. Produkt, nie wiem, co to ma być, ale to jest produkt z kalendarza adwentowego z Isany. I to, moi kochani, jest taki krem z olejkiem migdałowym. I teraz posłuchajcie, moi kochani. Skład on ma przecudowny, skład ma przerewelacyjny, aczkolwiek on się w ogóle w dłonie nie wchłania. Ja z żadnym kremem do rąk z Isany nie miałem problemu. Z żadnym. Nawet z tym Urea Mocznik nie miałem żadnych problemów. Wszystko mi się w dłonie pięknie wchłaniało. Nawet leciutką, lepką warstwę pozostawiało. Ale to naprawdę był pikuś przy tym kremiku z kalendarza adwentowego. Tu się w ogóle nic nie wchłania. Nic. Wszystko, co się dotknie, jest tłuste, lepiące, takie ciągnące. Po prostu tragedia. Na plus ładny zapach. Bardzo subtelny, bardzo delikatny. Ale krem do rąk nic nie robił, nie nawilżył dłoni. Wiecie co, ja wam powiem jeszcze mały paradoks. Posłuchajcie, uwaga, dealu. Nałożyłem go, bo już mówię, sprawdzę go jeszcze w rękawiczkach, mówię, dam mu szansę. Nałożyłem go i dałem rękawiczki na całą noc. Ręce mi się przykleiły do rękawiczek po tym kremie. Tak, tak, do rękawiczek się dłonie przykleiły. I rano, wbrew tutaj jakimkolwiek wyobrażeniom, dłonie były bardzo, bardzo suche. Bardzo suche. Ja byłem po prostu w szoku. Więc dla mnie ten krem do rąk z kalendarza adwentowego Isany jest bublem. Ja go nie polecam. Następny produkt, którego też no nie do końca mogę polecić, jest to Mia SPF 50. On ma cudowny skład, on może się wam sprawdzać, aczkolwiek on niesamowicie bieli twarz. I to nie bieli jej w taki sposób, że bieli, tylko on pozostawia taki nieprzyjemny, wręcz fioletowawo-szarawy, nawet wchodząc troszeczkę w zielonkawe tony, no taką poświatę na twarzy. Po prostu, że wasza, bynajmniej moja skóra, wyglądała od razu na przemęczoną, na zmęczoną. Od razu. Od razu wręcz po jego aplikacji była moja skóra wręcz zmęczona, przemęczona, a jak go zmywałem z twarzy, to po prostu moja skóra nie była szczęśliwa z powodu noszenia tego kremu z filtrem od Mia. Po prostu moja skóra nie była zadowolona. Nie sprawdził mi się. Ja go nie mogę polecić po swojej skórze. Jeżeli wam on się sprawdza, bardzo się z tego tytułu cieszę, ale mi, no nie, nie podpasował. Mam go tutaj sporo, również go daję dalej, oddaję go w drugie ręce. Niech go sobie sprawdzi druga osoba, niech go sobie przetestuje, może się sprawdzi. U mnie, no niestety, odpada. Także nie, nie i jeszcze raz nie. Bo buzia wygląda od razu starzej, jest przemęczona. No nie, coś tutaj nie zagrało. No i produkt, o którym wam mówiłem już na live'ie, postanowiłem go otworzyć. I mówię, może coś się zmieniło, mówię, może coś się sprawdzi, może coś się zmieniło. Jest to mleczko do twarzy z Fluffa, wersja malinowa. Moi kochani, to się wchłania i nie robi nic. To się wchłania i nie robi kompletnie na twarzy nic. Ani nie nawilża, ani nie daje glass skin, ani nie daje rozświetlenia, ani nie daje rozpromienienia. To się wchłania i nie robi nic. Totalnie nic nie robi na twarzy. Zero. Może dla nastolatek jako taki produkt, żeby był, że się używa kosmetyków i tak dalej. Spoko. Jest bezpieczne. Ale dla skór, które wymagają wysublimowanej i bardzo efektywnej pielęgnacji, on nie robi nic. Nic, totalnie nic to mleczko nie robi. Wiecie, może u was się sprawdzać. U mnie
No nie. Także ja też dalej oddaję, nie polecam. Mi się ono już kiedyś nie sprawdziło, teraz kupiłem ten zestaw malinowy, co Wam pokazywałem na shortcach i mówię, o, a otworzę, mówię, sprawdzę, może coś jednak, coś. No nie, więc on dalej idzie w inne dłonie. Także kochani, buble. Ja nie lubię na temat bubli rozmawiać, aczkolwiek jak trzeba, to trzeba. Jeżeli Wam się film podobał, proszę o łapkę w górę albo w dół. Wysyłam Wam buziaka, dziękuję serdecznie, do zobaczenia niedługo w następnych treściach. Kocham Was bardzo, trzymajcie się, pa!